Fanny Willis i Nathan Wade mają problemy. Są to ludzie, którzy ścigają Donalda Trumpa oraz 18 współpracowników w hrabstwie Fulton za składanie fałszywych zeznań przed sądem. Ale teraz Fanny Willis i jej kochanek Nathan Wade zostali przyłapani na tym samym, czyli na kłamstwie pod przysięgą. Według ostatnich dokumentów Fanny Willis i Nathan Wade wymienili prawie 12 tysięcy SMS-ów w miesiącach poprzedzających ich słynną sprawę przeciwko Donaldowi Trumpowi oraz przeciwko oczywiście 18 współpracownikom za, za rzekome kłamstwa dotyczące wyborów w 2020 roku w hrabstwie Fulton w Georgia. To oczywiste, że Fanny Willis i Nathan Wade kłamali pod przysięgą w sprawie długości swojego romansu. Teraz dwojgu kochankom mogą być i powinny zostać im postawione zarzuty za popełnienie krzywoprzysięstwa. To może być koniec losu Fanny Willis oraz Nathana Wade'a, pisze Jonathan Turley. Fanny Willis i Nathan Wade ścigają oskarżonych o składanie fałszywych dokumentów oraz o składanie fałszywych oświadczeń przed sądem, a teraz są oskarżeni o to samo zachowanie, w tym o rzekome kłamstwo pod przysięgą, prawie 12 tysięcy SMS-ów i połączeń głosowych pomiędzy panią Fanny Willis i panem Nathanem Wade'em który według pani Fanny Willis nie był wtedy jeszcze jej kochankiem, tyle razy komunikowali się między sobą w ciągu 11 miesięcy, zanim Fanny Willis zatrudniła Natana Wade'a jako prokuratora w sprawie Donalda Trumpa. Daje to średnio 35 komunikatów dziennie, a jednak zarówno Nathan Wade, jak i Fanny Willis, Upierają się, że byli tylko po prostu przyjaciółmi, nic więcej ich nie łączyło. W nowym wniosku złożonym do sądu obrońcy oskarżonych w sprawie dotyczącej wyborów w 2020 roku przedłożyli zapisy rozmów telefonicznych, wskazujące, że Fanny Willis i Nathan Wade wykonali ponad 2000 rozmów telefonicznych. W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2021 roku. Zarzuca się, że wezwania te stoją w sprzeczności z zeznaniami obu prokuratorów pod przysięgą na temat ich związku. Ja na ten temat mówiłam w ubiegłym tygodniu. Upierali się, że nie zaangażowali się romantycznie aż do chwili, gdy Nathan Wade został zatrudniony przez panią. Fanny Willis w sprawie Trumpa. Śledczy zauważył, że często telefony wykonywane były w godzinach wieczornych i zasugerował, że niektóre z nich wskazują, że Nathan Wade zostawał na noc w domu pani Willis, pomimo tego, że w zeznaniach temu zaprzeczał. W swoich zeznaniach pani Willis wszystkie zarzuty nazwała kłamstwem. A teraz kolejna sprawa. Tutaj mamy sprawę dotyczącą Komitetu Republikanów. Otóż przewodnicząca Komitetu Narodowego Republikanów planuje ustąpić ze stanowiska na początku przyszłego tygodnia, torując drogę grupie lojalistów Donalda Trumpa na czele partii w okresie poprzedzającym listopadowe wybory powszechne. Pani Rona McDaniel ogłosiła swoją decyzję o ustąpieniu zaledwie kilka dni po tym, jak Donald Trump zatwierdził na przewodniczącego Partii Republikańskiej w Północnej Karolinie Michaela Watleya oraz po tym, jak zatwierdził swoją synową, Laren Trump, na współprzewodniczącą oraz po zatwierdzeniu jego bliskiego doradcy na stanowisko dyrektora opera operacyjnego partii. Decyzja pani Rony McDaniel o ustąpieniu 8 marca następuje niecałe 48 godzin po zdecydowanym zwycięstwie Donalda Trumpa w prawyborach w południowej Karolinie nad byłą gubernator stanu Nikki Haley. Co praktycznie gwarantuje mu miejsce jako republikański kandydat na prezydenta. Wybory do Komitetu Partii Republikańskiej dają Donaldowi Trumpowi okazję do podkreślenia swojego wpływu na partię, zwiększając presję na Nikki Haley, aby ustąpiła. Jak do, do tej pory jeszcze nie ustąpiła, powiedziała, że walczy do końca. W oświadczeniu, 50-letnia Rona McDaniel, która była pierwszą kobietą na czele Komitetu Republikanów, stwierdziła, że pełnienie funkcji przewodniczącej przez 7 lat było zaszczytem i przywilejem, ale ustąpiła, aby umożliwić Donaldowi Trumpowi wybranie swojego przewodniczącego. McDaniel została wybrana na przewodniczącą przez Donalda Trumpa po tym, jak nadzorowała jego zwycięstwo w wyborach w Michigan w 2016 roku. Jednak dni Rony McDaniel okazały się policzone po tym, jak Donald Trump ostro zareagował na jej występ w Fox News na początku tego miesiąca. Według Los Angeles Times Donald Trump podobno namawiał Rona McDaniel do odwołania głównych debat, na co się nie zgodziła. I nawet do odwołania samych prawyborów. Donald Trump twierdzi, że Partia Republikańska powinna się raczej skupić na kwestiach integralności wyborczej. Oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, wiedząc do czego doszło w 2020 roku. Tak więc pani Rona McDaniel rezygnuje ze swojego stanowiska, a na koniec może krótki. Akcent humorystyczno-tragiczny. Popatrzmy, jak Włosi widzą Joe Bidena. Ode mnie to już wszystko. Do następnego razu. Prezydent Biden. Prezydent. Good evening, Mr. Pre no, prezydent. Uh, Biden. Prezydent. Here we are, prezydent. Prezydent. Presid uh, qui. Here? Yes, yes. Good evening. Buonasera. Yes. Yes. Eh? I said to the president of Israel, si. Mikhail Gorbachev. No, no, non è Gorbachev, non è Gorbachev, il presidente dell'Israele, no, no. Sorry, Michael Jordan. No, oh. white. no, no. <laughs> where oh. are you going? Stay, stay, stay quiet. Oh. Ecco. Oh. okay, okay. <laughs> No, no. Oh, quella uh, è, la legge... è la valigetta dei codici atomici quella no no, no. no. lei non sta bene no no <ride> gliel'hanno fatto grossa, forse... I've, I've forgot to take the forse eh? no ma non sono le pillole non, è... non sono non le pillole medicine... no 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 non de... no 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 no